Prima donna. W dolinie muminków tak pada i pada od 10 dni. Muminek zrobił porządki w swoim pokoju, a teraz postanowił trochę poczytać. To ja mogę wejść? Wiem, że tam jesteś. Dlaczego nie odpowiadasz? To ty. Muminku, co ci jest? Nic mi nie jest. Ciebie też deszcz źle nastraja? O, jaki ładny deszcz. Pada już od 10 dni. Tak, naprawdę? Dlaczego nie chcesz ze mną porozmawiać? Nie nudzisz się? Skąd? Wcale się nie nudzę. Na pewno się nudzisz. Nie, bo czytam książki. Skąd masz ich tyle? Dostałem je od Mimli. Na zawsze? Nie, pożyczyła mi. Ale ona lubi tylko romantyczne opowieści. I to właśnie są takie. Występują w nich wspaniałe romantyczne bohaterki. Podobają ci się wzdychające panienki? Muminku, to dobre dla dziewczyn. Ja się nie liczę? Co? Przyszłam do ciebie, bo myślałam, że potrzebujesz towarzystwa. Gdybym nie miała parasolki, zmokłabym. Ale miałaś parasolkę, więc nie zmokłaś. A ja, jak widzisz, nie nudzę się. Mam towarzystwo książek. Idę sobie. Dokąd? Do domu, a ty czytaj o tych swoich głupich bohaterkach. Nie wiem, co ją ugryzło. Do widzenia, wracam do siebie. Przecież dopiero przyszłaś. Nie chcę przeszkadzać muminkowi. W czym? Nieszczęście! Prawdziwa katastrofa! Ryjku, co się stało? Co za nieszczęście? Och, tatusiu muminka, powódź porwała cyrk! Powódź? Za chwilę wasz dom będzie pełen wody! A nie wiesz, co się stało z cyrkowcami? Też zniknęli. A może na tratwie przypłyną do naszego domu? Tego to już doprawdy nie wiem. Znasz gwiazdę tego cyrku? Lagunę? Ma długi nos i rozczochrane włosy. Podobno jest bardzo piękna. Ech, ale zabrała ją powódź. Gdyby płynęła tędy, mógłbym ją uratować. Powiedziałaby, mój bohaterze. Nazywam się Muminek i mieszkam tu obok. A ty jesteś Laguna, gwiazda cyrku? Owszem, też jestem piękna, ale nie jestem woltyżerką Laguną, tylko jej klaczą. To gdzie w takim razie jest Laguna? Rozłączyłyśmy się, kiedy woda porwała nasz cyrk. Będę wdzięczna za gorącą kąpiel i wyszczotkowanie. Muminek wraca! Ej, gdzie byłeś? Szukałem Laguny, musi być niedaleko. A to jest jej klacz. Wejdź, proszę. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie wierzga. Tatusiu, to klacz primadonny. Taki gość to dla nas zaszczyt. Zapraszamy do środka. Dokąd idziesz? Szukać Laguny. Nadciąga noc. Biedaczka musi być bardzo przerażona. Uratuję ją. Ktoś śpiewa? Tak pięknie śpiewasz, może tylko Laguna?
Wiedziałam, że w końcu ktoś mnie uratuje. A skąd wiedziałaś, że płynę do ciebie? Nie wiedziałam, że akurat ty, ale jak się jest primadonną, to zawsze znajdzie się jakiś młody człowiek chętny służyć pomocą. Jesteśmy na miejscu. Muminku, to ty? Tak, wyobraź sobie, że znalazłem lagunę. Pomogę ci. Dziękuję, młodzieńcze. Kuchnia to nie w wodzie. Dobrze, że choć w jadalni udało nam się rozpalić w piecu. Najważniejsze, że będziemy mogli napić się gorącej kawy. Udało mi się znaleźć cukier. A tu jest kawa. Patrz, na szczęście jest sucha. Ojej, zapomniałam o młynku. I co my teraz zrobimy, tatusiu Muminka? A kogo obchodzi jakiś tam młynek, prawda? Obchodzi tego, kto będzie musiał rozgryzać ziarnka kawy i popijać je wrzątkiem. Dokąd znowu biegniesz? Obudzić pannę Lagunę, żeby mogła razem z nami zjeść śniadanie. Niedobry. Laguno! Laguno! Proszę. Dzień dobry, młodzieńcze. Dzień dobry. Śniadanie już czeka na stole. Mam zwyczaj zaczynać dzień od filiżanki kawy w łóżku. Kawy? Tak, bez filiżanki czarnej kawy nie wstaję z łóżka. Tatusiu, kuchnia jest tuż pod nami, prawda? Tak, a co masz zamiar zrobić? Muminku, co robisz? Wycinam w podłodze otwór. Ale po co? Muszę natychmiast dostać się do kuchni. Bo coś bardzo, bardzo ważnego. Tylko nie zapomnij. Nie zapomnę. Przyniosę młynek i dzbanek. Dzień dobry. Jeszcze nie ma kawy? Zaraz, czekaj chwileczkę. Mamusiu, zagotuj wodę. Ojej, pierwszy raz widzę podwodną kuchnię. Zdaje się, że w tym domu nie ma żadnych kwiatów, a ja nie jadam nic innego. Laguna owinęła sobie Muminka wokół małego palca. Ona tak robi ze wszystkimi młodymi ludźmi. Taka już jest. Jeżeli ci smakują, to możesz zjeść wszystkie. Hodowałam je dla Muminka, ale nie będą mi potrzebne. Nie wypada. Wypada, wypada. Kwiatki są moje i mogę z nimi robić, co chcę. Tak jak z całym drzewem. Zobaczysz, jeszcze kiedyś Muminek pożałuje tego, co mi zrobił. Tylko że wtedy będzie już za późno, prawda? A ja naiwna myślałam, że Muminek darzy mnie prawdziwą przyjaźnią. To jest drzewo, o którym ci mówiłem. Jakie piękne! Patrz, Muminek przywiózł ją tutaj! Pozwól. To drzewo się chwieje. Pewnie woda podmyła korzenie. Mam nadzieję, że oni zaraz spadną. Co za zapach! Mój drogi, pomóż mi wejść trochę wyżej. Z przyjemnością. Podaj mi rękę, Laguno, wciągnę cię. Nie zrobię sobie krzywdy. Przy mnie? Ach ty. Dlaczego to drzewo tak się chwieje? Za słabo, rozbujajmy je, to prędzej pospadają. Ach, ratunku, spadniemy. Muminku, ratuj. Migotko, co robiłaś na tym drzewie? Zostaw mnie w spokoju. Najlepiej nie odzywaj się do mnie. Naprawdę? Nie rozumiem, o co jej chodzi. Może ta panienka jest zazdrosna? Co? Zazdrosna? O ciebie, młodzieńcze. A teraz patrzcie! O!
młodzieńcze, gdzie jesteśmy? U podnóża samotnej góry, ale będziemy musieli...